Cześć, witam Was w takim krótkim, szybkim newsiku. Będzie nowy balans znowu kart, ale chyba to nie jest takim główną informacją tego newsu, ale żeby nie było, na głównej stronie Clash Royale jest pokazane zdjęcie pewnego deku i w nim widzimy nowy obrazek nowej karty. Wygląda to na jakieś tornado, jest to karta epicka 3 eliksiru. Jestem ciekawy, czy to jest tylko zamierzony wyciek, czy po prostu błąd osoby, która to zrobiła. Więc jestem naprawdę ciekawy, o co chodzi z tym właśnie tornado. To wygląda na jakieś tornado. No dobra, ale za chwilkę do tego wrócimy. Będzie balans 1 listopada. Ice Pretty, ich czas zamrożenia zostanie zniesiony z 2 sekund do 1,5 sekundy. Ice Golem, jego ten wybuch po śmierci zostanie zwiększony o 74%, więc aktualnie jego statystyki na poziomie 6, ten właśnie Death Damage jest 36, więc uzyska 74%, więc troszeczkę tego będzie. Rage jednak troszeczkę zostanie zwiększony z 30% do 35%, więc troszeczkę za dużo go ostatnio zdjęli. Tak samo Lumberjack, zostanie jego właśnie Rage po śmierci zwiększony. A też Inferno Tower, jego punkty życia zostaną zdjęte o 6%. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Myślę, że ten balans za dużo zmian nie zrobi. Prawdopodobnie tak, Ice Golem zostanie troszeczkę może więcej, bardziej będzie używany. Rage i Drwal. Rage może wrócić do deków, chociaż ludzie go używają. Chociaż nie tak dużo jak Drwala. I myślę, że tutaj jest na plus. Co do Ice Spritów, myślę, że te pół sekundy to dużo chyba nie wpłynie na rozgrywkę, więc nie jest tak źle, ale zobaczymy, co będzie z tym Inferno. 6% to może troszeczkę namieszać. W tej chwili Inferno, ja sobie tutaj sobie podejrzę to Inferno. Mam na poziomie 8, jest 1640 punktów, więc 6% to nie będzie około 100, no bo nie dużo będzie tego, więc myślę, że to też rozgrywki nie zmieni. Ale najważniejszą informacją jest to, że mamy jakiś przeciek nowej karty, więc piszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie, co wy o tym sądzicie, czy to jest zamierzone, czy jak to będzie w ogóle. Jak myślicie, jak to będzie działało? Tornado będzie rzucało po mapie wszystkie karty? Zobaczymy. Dobra, to tyle. Czekam na Wasze komentarze. Do usłyszenia.